Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na kanale. Dzisiaj skupimy się na azjatyckiej grandzie, na azjatyckich problemach deweloperów, a żarciki z Facebooka. Jutro w serii Inwestuję 500+, to tam właśnie pogadamy sobie, jak za 500 można zniszczyć serwery Facebooka, bo kupiłem akcję Facebooka. Open market w poniedziałek i od razu serwery padły, więc bang. Ale dzisiaj właśnie o tym, że szafa z trupami się dopiero tak naprawdę wysypuje, ponieważ deweloperzy chińscy, Sinic Holdings czy Fantasia Holdings, przy okazji takiego małego fuck-upu z Evergrande, z tym największym deweloperem, to właśnie te mniejsze trupy są trupami tak naprawdę, a Evergrande jest na kroplówce. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Kiedy ta sytuacja się już uspokoi, moi drodzy, no to okazja inwestycyjna w super spółki na chińskich rynkach, czy japońskich rynkach, czy malezyjskich, czy singapurskich tutaj giełdach, naprawdę to będzie dobra okazja inwestycyjna, kiedy już sytuacja się uspokoi właśnie z tymi wszystkimi deweloperami i tak dalej. Bądźcie przygotowani na to. Dlatego ja polecam właśnie założyć sobie konto na Saxo, z którego ja sam korzystam, ponieważ właśnie tutaj masz ekspozycję na Hongkong, masz ekspozycję na chińskie giełdy, czy właśnie malezyjskie, singapurskie, czy japońskie. Ten rynek naprawdę jest, myślę, że jeszcze przed następnej dekadzie, czy 20 lat jest... Dopiero tam właśnie się buduje ta świadomość inwestycyjna. Myślę, że kapitał tam będzie płynął. Ale właśnie, dzisiaj o produktach CLO, czyli ten Collateralized Loan Obligation, czyli te zobowiązania pożyczkowe zaciągane przez chińskich deweloperów i handlowane różnymi bankami, przez różne banki i instytucje finansowe. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, o CLO i jakie to było powiązane z produktami CDO, którymi handlowano w 2008 roku. Mogliście o tym usłyszeć gdzie to było? Właśnie w filmie Big Short. I tutaj właśnie zaraz sobie do tego wrócimy, bo właśnie w tym filmie tutaj szef spotkał się z przedstawicielem produktów CDO z jakiegoś banku inwestycyjnego. I właśnie to jest dobre nawiązanie. W 2008 handlowano właśnie na całym świecie produktami, tymi instrumentami finansowymi CDO, Collateralized Debt Obligations, a teraz CLO, produkty właśnie z obligacjami na przykład chińskich deweloperów. Mamy falę niewypłacalności w Chinach. Kolejny chiński deweloper nie wywiązał się w terminie z zobowiązań wobec wierzycieli. Fantasia Holdings jeszcze kilka tygodni temu informowała, że nie ma problemu z płynnością. Tak jak było z Lehman Brothers. Nie ma problemu, wszystko jest ok. A teraz nie wykupiła obligacji o wartości $206 milionów w 4 października, czyli to było w poniedziałek. Problemy rynku nieruchomości za murem dalece wykraczają poza sprawę Evergrande. Obok jednego z największych i najbardziej zadłużonego chińskiego dewelopera z kryzysem zmagają się także mniejsi gracze. Jak informuje China Real Estate Information Corporation, do 27 września chińscy deweloperzy nie uregulowali na czas zobowiązań wobec posiadaczy obligacji o wartości blisko 47 miliardów juanów wobec 16 miliardów juanów w 2020 roku, czyli niespełna 4 miliardy juanów w 2018 roku. W poniedziałek o niewykupieniu zapadających obligacji poinformowała Fantasia Holdings. Spółka miała oddać inwestorom $205 milionów. Decyzja może wywołać reakcję łańcuchową, zgodnie z prawem wymusić konieczność szybszej spłaty innych należności. A tylko do końca tego roku deweloper ma oddać posiadaczom obligacji równowartość blisko 20 miliardów juanów, z czego ponad połowę w dolarach, co jest bardzo ważne, ponad połowa w dolarach. O tym kilka miesięcy temu mówił właśnie Emil Kalinowski z Jeffem Snyderem. To jest bardzo ważne, że te wszystkie makroekonomiczne tematy rozgrywają się w długiej perspektywie czasu. Tak, teraz już to wiem. Wszystkie bilansowe zobowiązania firmy opiewały w połowie roku na ponad 80 miliardów juanów. Dla porównania w przypadku Evergrande było to 2 biliony juanów. Poza bilansem może być kolejny bilion. Agencje ratingowe wskazują, że Fantasia jest na krawędzi bankructwa. Trading na Fantasii został zatrzymany już po tym spadku. To było 28 września. Został zatrzymany trading. Sinic Holdings tak samo został zatrzymany właśnie po takim krachu wyceny Sinic Holdings. Po prostu z czterech dolarów hongkońskich na $0,5 hongkońskiego i widłowy powiedział enough, I koniec, kończymy tutaj. No i tak właśnie jest. I czytamy dalej. Ponadto Fantasia nie spłaciła krótkoterminowej pożyczki wobec Country Garden Services Holding opływającej na 700 milionów juanów. Problemy chińskich deweloperów ujawniły się po tym, jak Pekin przykręcił im kurek z pieniędzmi. Bardzo możliwe, że będzie nacjonalizacja tych wszystkich pozostałości, które te obrzydliwe, kapitalistyczne, hongkońskie spółki zrobiły, i pokażemy, że właśnie Chiny komunistyczne wracają do korzeni i będziecie mieli tańsze nieruchomości. PR tutaj będzie według mnie zrobiony. Czytamy, co my tam dalej mamy. Mamy tutaj artykuł z 21 września o Evergrande na strefie inwestorów. Polecam właśnie poczytać. Tutaj mamy notowania Sinic Holdings, które zostały zablokowane. I tak, więc mamy co z Evergrande jest na chwilę obecną. Więc jak widzicie, dużo tutaj osób spekuluje w tym momencie, że po odbiciu z 23 września mamy odbicie na wycenie Evergrande i dużo osób twierdzi, że problemy mamy już za sobą. Że będzie bailout, że jakoś to się da zatrzymać. Właśnie pytanie, czy to się da zatrzymać, czy w tym momencie nie trwa opychanie produktów tych instrumentów CLO przez duże instytucje, duże zachodnie instytucje. Opychane to jest w różne takie, powiedzmy, OFE albo na przykład emerytalne programy. Że te programy emerytalne, fundusze emerytalne i inwestorzy indywidualni, kupując różne produkty inwestycyjne, też kupują te CLO obligacji tych spółek chińskich. Jestem bardzo ciekaw, moi drodzy, co tu się będzie działo jeszcze z innymi deweloperami. Wszystkie potraciły, jest taki rykoszet. No i w tym momencie tak samo rynki tracą na szerokim rynku. Ale to, co chciałem wam pokazać, to żebyście zobaczyli sobie fragment tego filmu. Mam nadzieję, że YouTube teraz tego nie zablokuje. Big Short, mam nadzieję, że też wróciliście sobie może do tego filmu, żeby zobaczyć, co się stało w 2008 roku, a co teraz może się wydarzyć poprzez właśnie chińskich deweloperów, kiedy nie będą w stanie spłacić tych obligacji zaciągniętych, wyemitowanych obligacji z tych długów zaciągniętych. Ale zanim zaczniemy to jeszcze jedna rzecz, czyli ja was zapraszam na coś, co ja osobiście będę 12 października we wtorek o godzinie 19:00. Możliwe, że zrobimy nawet stream z tego wydarzenia, ale ja zapraszam was, żebyście się zarejestrowali, gdybym nie odpalił streama, albo właśnie gdybym nie mógł odpalić streama. Innowacje zmieniające świat, CEO ARK Invest, Cathie Wood, ta potęga milfów, czyli osoba, do której ja miałem negatywne nastawienie, ale potem, kiedy po prostu w miarę czytania i poznawania jej planu na kolejną dekadę, inwestowania w wysokie, zmieniające technologie disturbing, rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji, technologie związane właśnie z, tak jak Palantir, związane z analizą big data, no i właśnie elektryczne rzeczy tutaj związane z Teslą na przykład, tak? Bo też właśnie ma dużo tutaj pozycje na Teslę, czy właśnie nawet ETF na loty kosmiczne. Żyjemy w nowym, nieprzewidywalnym świecie przełomowych innowacji z coraz większym wpływem technologii, które zmieniają nasz sposób życia i pracy. ARK Invest chce wykorzystać tę szybką zmianę, identyfikując możliwości inwestycyjne na dużą skalę w ramach tych innowacji. I to, co jest chyba najlepsze w tym, że w tym spotkaniu z nią, to to, że można zadać pytania na żywo. Po tej dyskusji będziesz miał również okazję dołączyć do naszej sesji pytań-odpowiedzi, więc to będzie naprawdę bardzo fajne spotkanie 12 października. Link do tego webinaru, live'a robionego przez Saxo z właśnie Cathie Wood jest w opisie. Zapraszam was bardzo serdecznie, wystarczy zostawić swój mail, imię i nazwisko, wszystko. No, ja osobiście będę, bo ja właśnie jestem, ostatnio się jakoś, nie wiem, mocno na to najarałem. So let me get this straight. The bank calls you up. They give you the bonds they want to sell. They give you clients. They give you money to run your business. They give you fat fees for doing so. But you represent the investors? Is that right? Yeah. But we're not in the Merrill Lynch building. Okay. Where are you? We're in New Jersey. You're 20 minutes away. Well, 5 E's a helicopter. Okay. It's funny, huh? That's hilarious. Oh, boy. Your boss is about to explode. No, he's too curious to explode. Hold on. Say that again. CDO A has parts of CDO B. CDO B has parts of CDO A, but then they both get put inside CDO C. Yeah, that one's called CDO squared. CDO of a CDO. All right? And then there's CDOs made up of the opposite side of the bed you made with your swaps. We call them synthetic CDOs. What did you synthetic say? CDOs. Synthetic CDOs. That is fucking crazy. It's not. It's awesome. His face is starting to boil. It looks like the... It's fucking awesome. I dlatego właśnie to samo, co w poprzednim odcinku mówiłem, czyli handlowanie CLO tym razem, a nie CDO. I tak właśnie te syntetyczne CLO tak samo powstają. Różne banki inwestycyjne posiadają i obligacje tych chińskich deweloperów i posiadają właśnie te instrumenty finansowe CLO. The best is upon us, jak to mówił Donald Trump. I the best is yet to come. Coś takiego było. Zapraszam was bardzo serdecznie do sekcji komentarzy do poczytania o właśnie produktach CLO, bo właśnie może być bardzo ciekawie w przyszłości. Do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku i zapraszam jeszcze raz na tutaj webinar z Cathie Wood. Cześć! Z rozkazu El Presidente nakazuje się dołączenie do Liberum, sprawdzenie linku w opisie i oglądanie następnych materiałów. Śmiało kliknij!